Impelki nie wiedzą jeszcze zbyt wiele o najbliższym rywalu. Najlepiej drużynę z Ostendy powinna znać rozgrywająca wrocławskiej ekipy Frauke Dirix. Jedyne co rozmawiałam z Frau to to, że ona się cieszy, że jedzie do swojego kraju. Na temat przeciwnika no niestety jeszcze nie rozmawiałyśmy. Jedyne co to wiemy, że na pewno jest to troszeczkę lepszy zespół niż ten, z którym grałyśmy ostatnio. Ale jeszcze mamy troszeczkę czasu, jeszcze mamy 3 dni do meczu, także na pewno przygotujemy się dobrze do niego. Więcej o przeciwniku od Bogumiły Pyziołek, co nie może dziwić, wie drugi trener Impelu. Źródłem informacji dla sztabu szkoleniowego wrocławskiej drużyny wcale nie była Dirix. Przeciwnika mamy dość dobrze rozpoznanego, bo mamy materiały od innych zespołów, które grały z tą drużyną mecze, więc tu jakby nie ma problemu. Oczywiście coś tam Frauke może podpowiedzieć, ale z reguły w tych zespołach w Belgii są młodsze dziewczyny od niej, także z którymi w zasadzie nawet nie grała, więc ten dystans jest dość duży, ale ogólnie o jakiejś filozofii gry belgijskiej coś tam może nam oczywiście podpowiedzieć, ale opieramy się na tych materiałach, które mamy zorganizowane od innych zespołów. Siatkarki Impelu bardziej jak nad rywalem powinny się chyba skupiać nad sobą. To drużyna z Wrocławia ma zdecydowanie większy potencjał. Nie może jednak w czwartek przejść obok meczu. Impelki zdają sobie z tego sprawę. Po pierwsze, chcą wyeliminować błędy z ostatniej potyczki z Sopotu. Dopiero na drugim miejscu będzie analiza przeciwnika. Myślę, że o zlekceważeniu nie może być tutaj mowy, a przeciwnik jest inny niż ten, z którym już grałyśmy. Tak jak mówiłam, jeszcze go nie znamy, na pewno go poznamy i na pewno podejdziemy do tego, jak najlepiej nam się uda. Zespół Aleksandersena przed wyjazdem do Belgii próbuje powrócić do miłych wspomnień, jakie ma z meczów przeciwko Belgijkom. Impel w tym sezonie 2 razy po 3-0 wygrał w poprzedniej rundzie Challenge Cup z Odechem. Poprzednie mecze były dosyć łatwe, ale myślę, że to nie wpłynie na nasz następny mecz. Będziemy zmotywowani, ponieważ chcemy awansować do dalszej rundy i myślę, że niezależnie od tego, jakie były mecze poprzednie i jak będzie się układał ten następny, to będziemy chciały wygrać i awansować dalej. Pierwszy mecz 1/8 finału Challenge Cup przeciwko Ostendzie w czwartek o 20:00 w Belgii.